To stworzenie w locie przywodzi na myśl błyszczący szafir. Jest to pszczoła mająca na odwłoku paski koloru turkusowego zamiast żółtego oraz oczy zielone niczym szmaragdy. Cienkie, brązowe skrzydełka przypominają ozdobiony wzorami celofan. Jednak unikalny wygląd to nie jedyna rzecz, która wyróżnia tego barwnego owada. Amegilia cingulata w przeciwieństwie do zwykłych pszczół jest samotnikiem. Nie tworzy rojów ani dużych gniazd. Mieszka w szczelinach skalnych albo w małych jamkach wykopanych w ziemi. Niebieskie pszczoły zapylają ponadto rośliny w dość nietypowy sposób, a mianowicie poprzez bzyczenie. W nauce nazywa się to zapylanie wibracyjne. Pszczoła trzyma się mocno kwiatka i zaczyna wibrować odwłokiem, lekko trzęsąc przy okazji całym kielichem. Następnie owad przestaje wibrować i zbiera pyłek, który wydostał się z pylnika na skutek drgań. Niektórzy naukowcy twierdzą, że pszczoły tego gatunku szczególnie lubią zapylać fioletowe i błękitne kwiaty, gdyż dzięki temu zlewają się z otoczeniem. Kolor kwiatów zapewnia im całkiem skuteczny kamuflaż. Do tej pory nie potwierdzono jednak tej teorii. Niebieskie pszczoły zamieszkują głównie Australię, gdzie stanowią istotny element gospodarki rolnej. Pracują bowiem na owocach i warzywach, których nie są w stanie zapylać zwykłe pszczoły. Pomidorach, żurawinie, bakłażanach, jagodach, kiwi oraz papryczkach chili. Ponad 8% wszystkich roślin na świecie może być zapylane wyłącznie poprzez sonikację, czyli właśnie zapylanie wibracyjne. Dlatego niebieskie pszczoły są niezwykle cenione i chronione przez rolników. Osy i pszczoły są do siebie bardzo podobne, do tego stopnia, że często trudno je odróżnić. Prowadzą za to całkowicie odmienny tryb życia. Pszczoła to spokojna robotnica spędzająca większość czasu na zapylaniu roślin, zbieraniu nektaru z kwiatów i robieniu miodu. Zasuwa niestrudzenie jak mały, solidny samochodzik. W porównaniu do pszczoły, osa jest jak bolid wyścigowy, agresywna, dużo szybsza i zwrotniejsza w locie. Nawet jej urządzenie jest bardziej bolesne. Choć osy również potrafią przenosić pyłek z jednej rośliny na drugą oraz zbierać nektar, zajmują się głównie polowaniem na mszyce oraz niektóre gatunki gąsienic. Są całkiem skuteczne w kontrolowaniu populacji tych szkodników. Szacuje się, że w samej tylko Wielkiej Brytanii osy eliminują ponad 14 tysięcy ton owadów w ciągu jednego lata. Wyobraź sobie, jak ich działalność wygląda w skali globalnej. Nie wszystkie osy są groźne i agresywne. Te z rodziny grzebaczowatych, choć z wyglądu podobne do innych os, zachowaniem przypominają raczej te australijskie niebieskie pszczoły. Zamiast w roju pod przewodnictwem królowej, żyją samotnie. Budują niewielkie gniazdka, najczęściej w błocie, gdzie wychowują potomstwo. Są z natury łagodne. Osa błotna urządli tylko, gdy znajdzie się w niebezpieczeństwie. Swoim jadem paraliżują pająki, muchy i gąsienice, które zabierają do gniazda jako posiłek dla potomstwa. Lubią zbierać pożywienie na zapas. W jednym gnieździe można znaleźć nawet kilkaset sparaliżowanych insektów. Gdy młode wyklują się z jaj, natychmiast zabierają się do jedzenia. Najbardziej nieprzyjaznym owadem z rodziny osobatych jest niewątpliwie szerszeń. Nie dość, że jest duży i agresywny, to jeszcze posiada jeden z najsilniejszych jadów spośród wszystkich owadów. Przeciętny szerszeń europejski ma rozmiar ludzkiego kciuka, jest zatem trzykrotnie większy od pszczoły. Rój atakujących szerszeni może stanowić zagrożenie praktycznie dla każdego zwierzęcia, a nawet dla człowieka. W obchodzeniu się z tymi owadami niezbędny jest specjalny kombinezon ochronny, ale najgorsze jest to, że szerszenie atakują ule, obniżając populację pszczół. Może się to kiedyś okazać katastrofalne w skutkach, bowiem pszczoły są najlepszym przyjacielem człowieka. Zapylają ponad połowę wszystkich warzyw, owoców, zbóż i orzechów na świecie. A cóż to takiego? Wygląda jak trzmiel, ale gdy siada na kwiatku, przeistacza się w jakąś zielono-pomarańczową ćmę. Ten gatunek ćmy z rodziny zawisakowatych nie posiada oficjalnej polskiej nazwy. Wśród etnomologów popularnie określany jest jako fruczak kawowiec. U większości owadów skrzydła służą do termoregulacji, czyli pomagają utrzymać odpowiednią temperaturę ciała. Niektóre insekty wykorzystują swoje skrzydła jako oręż albo do odstraszania, na przykład motyle. Z kolei jeszcze inne gatunki komunikują się poprzez wibracje skrzydłami. Wielokolorowe skrzydła mogą mieć rozmaite zastosowania, natomiast ćma kawowa ma skrzydła przeźroczyste, aby nie odbijały promieni słonecznych. Nie błyszczą się, nawet gdy zawisak macha nimi niezwykle szybko, niczym koliber.
Kawowiec w locie przypomina czmiela, przez co inne owady boją się go atakować. Ten motyl oszust występuje na terenach Afryki, Indii, Azji Południowo-Wschodniej oraz Australii. W stadium gąsienicy mają jaskrawo-zielony kolor i żywią się liśćmi kawy oraz granatu. A ten stwór, wyglądający jak chomik albo grzywka Donalda Trumpa, to Megalopyge opercularis, nazywany ćmą kotką lub ćmą flanelową. Wygląda rozkosznie, ale w rzeczywistości jest wyjątkowo niebezpieczna. W futerku ćmy kryją się jadowite kolce, a nawet pojedyncze ukłucie powoduje niezwykle bolesną reakcję u człowieka. Bzygi to owady, które udają pszczoły i osy. Wyglądają i latają jak te owady, precyzyjnie imitują żądlenie osy oraz bzyczenie pszczoły. Podobnie jak w przypadku ćmy kawowej, imitacja innego gatunku to sprytny mechanizm obronny. Wiele owadów i innych zwierząt stroni od atakowania ofiar, które mogą się odgryźć. Najbardziej utalentowanym naśladowcą jest jednak lirogon, niewielki ptak o charakterystycznym ogonie, występujący wyłącznie w Australii. Powiedzmy, że znajdujesz się w australijskim buszu i nagle słyszysz warczenie piły tarczowej, a po chwili klikanie obiektywu w aparacie fotograficznym, choć poza tobą na przestrzeni kilometrów nie ma żadnego człowieka. Dzięki specjalnym mięśniom w krtani dolnej, lirogony potrafią naśladować nie tylko odgłosy innych zwierząt, ale także dźwięki mechaniczne. Ba, niektórzy upierają się, że słyszeli lirogona imitującego ludzką mowę. Samice lirogonów budują sklepione gniazda na ziemi, w pniach albo w jaskiniach. Zwykle składają jedno jajo, a po wykluciu opiekują się młodym przez 6 do 10 tygodni. Przenieśmy się teraz w głąb oceanu, gdzie można spotkać wyjątkowy gatunek ośmiornicy z kolorowymi pierścieniami na ramionach, które w sytuacji zagrożenia przybierają jaskrawo-niebieską barwę. Zobacz, jaka urocza, aż chciałoby się ją wziąć w dłonie i pomiziać, ale lepiej tego nie robić. Malutka hapalochlena może się okazać groźniejsza niż żarłacz biały. Posiada jeden z najsilniejszych jadów spośród wszystkich mieszkańców mórz i oceanów. Nawet niewielka ilość zabójczej tetro do toksyny jestem w stanie powalić słonia, więc można sobie wyobrazić, co zrobi z człowiekiem. Ten jad jest silniejszy niż kobry królewskiej czy czarnej wdowy. Co więcej, ukłucie jest niebolesne, a zatem można go nie zauważyć, aż będzie za późno. Jakby tego było mało, na jad nie ma odtrutki. Jad produkowany jest przez bakterie żyjące w gruczołach ślinowych ośmiornicy. Jest to ta sama substancja, co w jadzie rozdynki. Tetrodotoksyna paraliżuje najpierw układ nerwowy, po czym następuje paraliż mięśni. Gdy przestają działać płuca, ofiara zaczyna się dusić i wkrótce umiera. Na szczęście malutka niebieska ośmiorniczka nie jest wcale agresywna. Ostatni przypadek ataku na człowieka pochodzi jeszcze z lat 60. Hapalochleny występują w Oceanie Spokojnym oraz Indyjskim, od wybrzeża Japonii po Australię. Zamieszkują rafy koralowe oraz zagłębienia w nadmorskich skałach. Na koniec przenieśmy się jeszcze na chwilę na południowy wschód Stanów Zjednoczonych, gdzie popularne są mrówki z gatunku Solenopsis, nazywane ognistymi. Wyglądają jak zwykłe czerwone mrówki, jednak ich ugryzienie powoduje niewiarygodnie silny ból, jak przy oparzeniu. Mieszkańcy tych obszarów Ameryki muszą być ostrożni, gdy wybierają się na piknik.